Dzień dobry, witam wszystkich serdecznie w Szumilesie. Moi drodzy, pomimo że wrzesień już się wprosił do nas, do ogrodu i widać symptomy jesieni, początki i początki końca sezonu ogrodniczego u nas, bo my jakoś szczególnie nie wydłużamy go, póki nie mamy tyle czasu na to, żeby się dobrze zająć ogrodem, to też nie mamy za bardzo możliwości wydłużania na październik, na listopad tego sezonu ogrodniczego. Ale cały czas mamy owoce do zbierania i na krzewach, i na drzewach, pomimo że wiele rzeczy tutaj jest jeszcze młodych i nasadzonych. Kilka drzew na przykład parę lat temu jeszcze nie owocuje w ogóle. Niektóre rzeczy były w zeszłym roku sadzone i to wszystko będzie się z czasem powoli u nas niestety to rozwijać. I jeszcze wielu rzeczy nie mamy. Zbieramy różne jeszcze smakowitości, pomijając dzisiaj warzywa, już tam o warzywach dzisiaj nie będę mówił, ale pokażę Wam krzewy i drzewa. Zapraszam Was na taki krótki spacerek, żebyście może się zachęcili do tego, aby mieć jeszcze większą różnorodność, czy w ogóle, żeby zakładać ogrody owocowe, no dzisiaj owocowe, warzywne też, ziołowe i tak dalej, ale dzisiaj o owocach. Śliweczka, węgierka, a nie ma węgierek? Były. Jest to węgierka jakiejś wczesnej odmiany. Ja te drzewka niestety sadziłem jeszcze w takim okresie, kiedy nie byłem tak bardzo zaciekawiony wszystkimi odmianami i tak dalej. Po prostu kupiłem jako śliwkę węgierkę z jakiejś tam szkółki, ale już nie pamiętam, nie mam zapisane dokładnie, jaka to jest odmiana, bo są odmiany, które dużo wcześniej owocują, a nie we wrześniu, czy tam nawet jeszcze później, na jesieni. Niektóre owocują już nawet w lipcu czy w sierpniu, także no, tu już były owoce, nie było ich dużo, ale były. Tam rozwaliłem trochę deren jadalny, ale o nim na razie nie mówię, bo jeszcze nie owocował, więc jeszcze pewnie parę lat jak nie będzie owocował, bo to no, trochę trzeba poczekać. Ale tu mamy orzech laskowy też, jak widzicie, no może to ciężko nazwać owocem, bo to orzech niby, ale to dla mnie jest owoc tego drzewa. Trochę będzie, ale jeszcze. Nawet nie wiem, czy to dopiero nie będę w październiku gdzieś tutaj zbierał, czy po prostu podnosił wręcz z ziemi. Tutaj śliwka kolejna, a to już nie pamiętam jak ona się nazywa, musiałbym zerknąć, ale ona już była też, także muszę zadbać o takie późniejsze odmiany, bo to teraz właśnie sezon śliwkowy, właściwie wrzesień. I tutaj mamy bezczarny, jak widzicie ten dopiero co tam dojrzewa. Mało jest tych gron, bo też ciągle coś mi go tutaj atakuje. No, nie ma na razie zbyt dużo do pokazania. Te pojedyncze, widzicie, sztuki grona, ale fajnie, bo rośnie coraz lepiej i może na przyszłe lata będzie po prostu mu tutaj już dobrze, bo on został przeniesiony z takiego miejsca zacienionego, dosyć żyznego, na miejsce słoneczne, mało żyzne, także no mógł to przeżyć. Tam kolejny deren jadalny kwitł, ale nie owocuje, bo po prostu jest dla niego za wcześnie. Poza tym drugi krzew powinien też być. Wisienki to już dawno łyse są. Tutaj ta śliwka akurat w tym roku mi w ogóle jeszcze nie owocowała. Tu kolejny jest bezczarny, który teraz już tutaj dojrzewa, można powiedzieć, ale też jest go mało bardzo, tak? Widzicie tutaj. I to jest wspaniały okres na to, żeby zbierać właśnie bez we wrześniu, na przykład na soki różne, na dżemy też, ale głównie na soki zbieramy z okolicznych tam krzewów, które mają więcej. No poczekamy, może u nas też będzie bardzo zdrowotne owocki, tylko trzeba obrobić termicznie, bo tak to są troszeczkę takie no trujące. Tu kolejna wisienka, tu świdośliwę, którą ściąłem niechcący i wisienka już była, także o tym nie mówię, co nie rośnie na razie dobrze. Antonówka, jakbym chciał, mogę już zbierać. No, jabłka już większe nie urosną pewnie, bo to jest na razie jeszcze świeża, mała roślinka. Tu jakiś widzę chyba robal. No nic, zobaczymy. Papierówkę już dawno zebrałem. Teraz mogę zebrać antonówkę albo jeszcze poczekać. Tu mamy morwę czarną, w pokroju takiej właśnie penduli. Już widzę, owoców nie ma. Miała kilka owoców raczej w sierpniu do zebrania. Ale jak ktoś się bardzo będzie starał, to i może we wrześniu zbierze. Tu takie dostaliśmy, takie śliwki właśnie chyba typowe, takie węgierki we wrześniu owocujące, ale one sobie bardzo kiepsko radzą, były pokaleczone, pocięte, także masakra. Zobaczcie, jak to wygląda. Nie wiem, czy coś z nich będzie. Trzymam je, obetnę je w tym roku po swojemu po raz pierwszy. Może coś z nich jeszcze będzie, tam jeszcze świdośliwa. Malinówka, to jest chyba zwykła malinówka, nie ta Obersturmwarfirerlandzka. Jeszcze nie zbierałem, ale właściwie mógłbym już zebrać. Przyjemnie jest przyjść i tu nie ma dużo tego, tak? Kwiatów to było od nie będę mówił, tam już brzydko. No dużo było kwiatów, a jabłek nie ma dużo, ale pierwszy rok tak naprawdę owocowania, rzeczywiście takiego, żeby coś owocowało, to jestem przeszczęśliwy, że mogę zebrać. Tutaj będzie pewnie z 5 kg tych owoców. Papierówki miałem 6, no super, tu nawet się nie przejmuję, że on coś mi tutaj zjadło, to jabłko, no trudno. Oby chociaż połowa z tych jabłek też była do zjedzenia, to już będę się cieszył. Mirabelki jeszcze nie mieliśmy, ale to też jest taki moment, kiedy już właściwie w sierpniu, ale albo we wrześniu można zbierać i polecam nie przejmować się, że tam jakieś kurde mówią, że to biedacy tylko mirabelki jedzą. No, to w ogóle nie ma co komentować. Tutaj brzoskwinie, ale niestety te brzoskwinie pomimo tej kędzierzawości liści trochę wyrosły, ale jeszcze jakby one już powinny dojrzeć właściwie, ale zatrzymało je coś i podejrzewam, że nie będą tu do zjedzenia. Natomiast o, tu jakaś spadła, to możemy sobie wziąć ją i spróbować, co tam się w środku kryje, ale to już poza kadrem. To już takie trudniejsze rzeczy, które u nas chorują niestety. Kolejna morwa, a tu widzicie, jeszcze ma owoce nawet czerwone. W sensie one się czarne zrobią, natomiast to wszystko dopiero rośnie, to jest małe, prawda? To nie ma co. Papierówka, tak jak mówiłem, już dawno zebrana. Tutaj to jakieś tam już zaczynają takie drzewka, u nas to się raczej mało przyjęły. Jeszcze tu mamy Red Delicious, takie drzewko, które w tym roku było mega obsypane owocami, znaczy kwiatami, a owocami prawie wcale. Podejrzewam, że brakuje mu tu dobrego zapylacza. Dalej tam nie mam co pokazywać, bo gruszki i inne rzeczy to u nas na razie nie owocują, ale można też na nie liczyć później. Kolejna ta śliwka, taka węgierka typowa jakby, trzeba się nimi zająć. Także jeśli chodzi o te wszystkie drzewka i krzewy, znaczy drzewka, przepraszam, i duże krzewy, o, może tak powiem, to jeszcze mamy w tej chwili tak naprawdę jabłuszka do zbierania, że coś tam się zbierze, a reszta to takie troszkę mało, ale w okolicy już też mamy tamten bez do zebrania, czy jakbyśmy mieli chwilę czasu, to, żeby się zająć, to jarzębinę, więc no, na przyszłe lata wróżę, że będzie lepiej. I teraz jak widzę, że tu mi śliwki na przykład dojrzewają bardzo wcześnie, że to już jest nawet i w lipcu albo w sierpniu do zbierania, no to trzeba sobie pomyśleć, dosadzić gdzieś jakieś drzewko, które owocuje właśnie na jesieni, prawda? Będzie lepiej. Orzech mamy też nie tylko laskowy, ale włoski, ale on u nas w ogóle nie rośnie, także tu można by jeszcze wymieniać dużo takich krzewów dużych, właśnie jak świdośliwa, czy inne, na przykład jakieś rokitniki. Znaczy, to może nie jest taki wielki, straszny krzew, jak się go inaczej prowadzi niż tak, no trochę go przycina w sensie. Natomiast no jest jeszcze co pojeść, pomimo że to wszystko dosyć młode i no jakby nie mówić, nie jest to prowadzone tak intensywnie, ten ogród. Jeżeli chodzi o krzewy owocowe, o, ten krzew to też może być dosyć duży, nawet do 3 metrów. Mamy tutaj aronię, ale aronię już zebrałem. Zrobiłem wam jakiś odcinek do tak zwanego hardego kopyta, do tej serii o odporności, o zdrowiu, ale można teraz zbierać. Ja zebrałem już w sierpniu, ale właściwie wrzesień to jest taki polecany termin. Czasem niektórzy mówią, że musi się przemrozić, to znaczy, że musi mróz przyjść, to nieprawda. Można zebrać wcześniej, przemrozić samemu, bo po prostu ptaki wam tak to zeżrą. No ale no co zrobić, no, można trzymać, jak ktoś ma dużo, do przymrozków, jak ktoś ma mało i się boi, że mu zjedzą ptaki, zebrać wcześniej, tak jak ja właśnie zebrałem. No porzeczek to już nie ma dawno, a agrestu, porzeczko agrestu to już dawno, ale cały czas zbieramy borówki. Tutaj widzicie jakby łyse krzewy, ale tu mamy, o, widzicie, jeszcze niedojrzałe takie odmiany Chandler, bardzo duże, a sobie chapnę. Tutaj kolejne, podejrzewam, że jeszcze ładnych kilka kilogramów się zbierze z takich późniejszych odmian, które dopiero co dojrzewają i myślę, że jeszcze około 2 tygodni będą. Tu są niektóre krzewy takie, które już są obsypane od dawna, ale o, widzicie jeszcze, jak się tak przyjrzy człowiek, to jeszcze mamy mnóstwo tych borówek do zebrania. No jagody kamczackie to wiadomo, że już nie ma dawno. Może tak przejdziemy rządkami. Tu wszystko jest jagoda kamczacka, to już jej nie ma. Ale mamy jeżynę bezkolcową. Jak widzicie tutaj dojrzewa. Matko, zeżrą mnie te komary. Nie wiem nawet, czy wszystkie zdążą dojrzeć, bo jest ich tu bardzo dużo, a niestety pogoda nie sprzyja zbytnio. Sprzyja wręcz pleśnieniu ich. No ale coś się tam zbierze, tak? Tu mamy jeszcze zatrzęsienie tych owoców. Tutaj mam trochę pozarastane, bo już też zaniedbałem, ale malinojeżyna i malina czarna już dawno jej nie ma. To jest właśnie fajne w tej różnorodności, że tym się opychałem wcześniej, a teraz dopiero zaczęła się tak naprawdę ta jeżyna bezkolcowa. I tutaj mamy maliny, co prawda nie są to jakieś specjalnie okazałe, bo nie mają jeszcze tak dobrze przygotowanej gleby i wyściółkowania, nawożenia, ale tutaj o, te co owocują na pędach dwuletnich, przepraszam, czyli urósł ten pęd w tym roku, w przyszłym roku wyda owoce, to tutaj mamy już koniec, już widzicie, wszystko zostało zebrane czy spadło samo i już jest koniec. Natomiast te tak na dobrą sprawę dopiero się zaczynają. Oczywiście jak na złość dziewczyny mi wczoraj zebrały tutaj wszystko i nie widać takich dojrzałych, ale widać wiele niedojrzałych i widać jeszcze pełno zapylaczy chociażby, które tutaj latają. Pełno tych malin jeszcze będzie, miejmy nadzieję, że będzie pogoda do tego. Widzicie, że pozbierane są, tak? Ale tu się jeszcze jakieś uchowały te żółte, takie, nie wiem dokładnie jaka to odmiana, ale owocują na pędach jednorocznych, bardzo smaczne. I tutaj wszystko też mieliśmy mieć fioletowe odmiany i takie benefis czy coś. No niestety sprzedawca nas oszukał i wysłał złe. I po prostu dlatego ja tak rzadko Wam polecam jakichś sprzedawców, tak? Właściwie to tylko raz polecałem od borówek, bo inni, no niestety, czasem się nie sprawdzają, czasem oszukują wręcz. I tu jak widzicie mamy tych malin, może te krzewy nie są wysokie, bo mają tam 1,50 m raptem, ale będą miały sporo. O, tu się czerwone jakieś jeszcze uchowały, bo one się trochę przemieszały. No niestety, jak się je sadzi tak w takich, wiecie, rządkach, że tutaj żółte, tu czerwone, to i tak gdzieś tam pod ziemią albo się same wysieją tu, albo jak spadnie gdzieś owoc i się tam jakoś przerzuci ziemię, jak przy koszeniu czy coś, się gdzieś tam sam wysieje krzaczek, albo po prostu pod ziemią się przez takie rozłogi no, przejdą i tyle. Także tutaj przede wszystkim w tej chwili mamy maliny późne. Jeszcze mamy borówki, to dzięki temu, że mamy różne odmiany, bo niektóre krzewy są już łyse dawno, a niektóre jeszcze mają. Te owoce właściwie dopiero zaczynają dojrzewać. Mamy maliny, borówki i te jeżyny bezkolcowe przede wszystkim. Oczywiście to jest nie wszystko. Słuchajcie, ile tu jeszcze zapylaczy działa. I to nie tylko właśnie dla nas, ale też dla tych zapylaczy warto mieć różne odmiany, nawet właśnie tej borówki. Widzicie, my borówki najwcześniejsze mieliśmy na początku lipca, a teraz na początku września jeszcze mamy późne odmiany, więc będą jeszcze pewnie do połowy września. Robiłem Wam filmik, że 2 miesiące można mieć, a tak naprawdę pewnie z 2,5 miesiąca będziemy mieli. I warto mieć różne krzewy, różne drzewa, ale też różne właśnie odmiany, po to, żeby po prostu no, były, że tak powiem, żeby był wydłużony ten czas możliwości zbierania. Także ja jak zawsze zachęcam do różnorodności, bo daje nam to wydłużony sezon, różnorodność dla nas, dla ptaków, dla owadów, dla całej przyrody okolicznej. I wiecie, no ja rozumiem, że nie każdy lubi jeżynę bezkolcową, nie każdy lubi maliny, nie każdy lubi borówki, ale nawet jeżeli średnio to lubicie, można to zmieszać, można zrobić przetwory, można... Ja na przykład nie jestem jakimś wielkim fanem porzeczek, lubię porzeczki białe, natomiast czarne i czerwone są dla mnie takie średnie. Ale jak się zrobi z nimi, jagódki się połączy i zrobi z nich dżemik, dżem jagodowo-porzeczkowy, no to jest pychotka. Dlatego warto po prostu uprawiać różne rzeczy, i drzewka, i krzewy. Jak widzicie, my tutaj wiele czasu nie spędzamy. Tak na dobrą sprawę Agnieszka w tym roku tutaj, to jakby łącznie zliczyć jej godziny pracy w tym ogrodzie, to nawet jednej doby by się nawet jednego dnia, powiedzmy 12-godzinnego, by się nie zliczyło. Ja trochę więcej, z racji tego, że tu jestem częściej, natomiast też nie pracuję jakoś szczególnie tutaj dużo. Chciałoby się jeszcze to dosadzić, to przesadzić, zrobić takie jakby ramki, grządki, nawieść, to dobrze wyściółkować, żeby tego było jeszcze więcej. Natomiast mamy naprawdę tutaj owoców. Ja jeszcze teraz Wam nie powiem dokładnie, bo nie liczyłem. Może Wam zrobię o borówkach film, ale wiem, że owoców to już żeśmy zebrali tutaj w setkach, a nie w dziesiątkach. Tyle. Powiedzcie, co tam u Was jeszcze rośnie, co polecacie, takiego, co we wrześniu owocuje, żeby było dla tych owadów, dla nas, a ja kończę, bym się kamera rozładowuje. Także pole do popisu dla Was w komentarzach. Do zobaczyska i pa pa.